Jaka słynna rzeźbiarka przyjęła nas w swojej winnicy? Z jakim niemieckim serialem kojarzą wam się te sceny? A z jakim obrazem te? Ile metrów ma ta przepaść? Gdzie zawiezie nas ten tramwaj? I czemu Ania kupuje musztardę? Na te i inne pytania odpowiemy wam w naszym najnowszym vlogu o podróży po Saksonii. Zapraszamy. Cześć, witamy z Niemiec. Z Polski. Z Niemiec. Z Polski. Właściwie to nie ma żadnego znaczenia. Bo jesteśmy tak naprawdę w Görlitz, czyli Zgorzelcu. Już dawno tutaj słupów granicznych i szlabanów nie ma, a Görlitz to brama do zwiedzania Saksonii. I nasza brama również. Przy górnym rynku, zresztą bardzo urokliwym, znajduje się ratusz. Na tym ratuszu zegar z 24 godzinami. Bardzo ciekawe zjawisko. Wieża ratuszowa grała też w filmie Bękarty wojny. Tam był taki film propagandowy z niemieckim strzelcem. W całości właśnie zostało nakręcone to w tym miejscu. W Görlitz Bękarty wojny w wielu miejscach były kręcone, a samo miasto słynie z tego, że filmowcy lubią sobie tutaj robić plenery. Złodziejka książek, Goethe czy Grand Budapest Hotel. Niemieckiej rzeczywiście prezentuje się miasto znakomicie. Uniknęło zawieruchy wojennej, więc możemy tutaj obserwować i podziwiać zabytki prezentujące różne style architektoniczne. Gotyk, barok, renesans, a nawet secesję. I jeszcze jedna ciekawostka związana z miastem jest taka, że co roku jakiś tajemniczy człowiek tutaj wpłaca na konto miasta ogromną sumę pieniędzy na renowację właśnie zabytków. Jedna z pogłosek mówi, że być może jest to Nicolas Cage, który kupił sobie pałacyk pod miastem. A tutaj znajduje się dom handlowy, zabytkowy, secesyjny dom handlowy, w którym kręcono większość scen właśnie ze środka Grand Budapest Hotel. Niestety nie jest dostępny dla turystów, ale jest w renowacji, więc jest nadzieja, że za chwilę można będzie go zobaczyć w środku. Cieszyn to kolejne bardzo ładne, urokliwe miasteczko, które warto odwiedzić będąc tutaj w Łużycach. Właściwie położone pół godziny, 40 minut z Görlitz. Pięknie położone, ponieważ jest na takiej skarpie nad rzeką Szprewą, otoczone murami miejskimi, średniowiecznymi, z basztami, to wszystko się zachowało. Oprócz tego jest uważany przez Serbów łużyckich za swoje najważniejsze miasto, miejsce kultury serbo-łużyckiej. I każdy Niemiec podobno rozpoznaje Budziszyn ze względu na musztardę budziszyńską, tak znaną jak nasz majonez kielecki na przykład. Akurat trafiliśmy z okazji tysiąclecia pokoju w Budziszynie na piknik średniowieczny. Żytawa to trzecie z sześciu miast należących do Związku Sześciu Miast, które odwiedziliśmy. Równie zabytkowa, równie urocza, kryje w sobie wielki skarb. Otóż są to średniowieczne zasłony wielkopostne, które można zobaczyć w kościele w centrum miasta. Ale Żytawa była dla nas przede wszystkim bazą do niecodziennej podróży. Thank you.
Żytawy ściągają też pewnie miłośnicy kolejnictwa, ponieważ tutaj znajduje się stacja żytawskiej kolei wąskotorowej, która stąd właśnie jedzie do kurortów w górach żytawskich, czyli Ojbinu i Jonsdorfu. Kurs trwa jakieś 45 do 50 minut i można oczywiście przenieść się do Ojbinu i tam już zostać na 2-3 dni. Góry Żytawskie to najmniej znane, bo najmniejsze niemieckie góry. Są naprawdę malutkie, ale za to niezwykle klimatyczne i kryją w sobie mnóstwo tajemnic. Z pewnością trzeba pojawić się w ruinach zamku i kościoła nad kurortem Ojbin. Jak się ma wyobraźnię, to można się poczuć jak w Rivendell albo Helmowym Jarze. Gdyby Tolkien tworzył wcześniej, to może takie skojarzenia mieliby również romantyczni malarze i poeci, którzy uwielbiali tutaj spacerować i szukać pomysłów na swoje dzieła. Drugim kurortem obok Ojbin jest Jonsdorf. W tutejszych skalnych miastach próbowaliśmy wejść na czubek jednej ze skał i wyjrzeć ponad mgłą, niczym bohater słynnego obrazu Kaspara Friedricha. Prawie się udało. Dom jest idealnym przykładem dla tradycyjnego budownictwa górnych Łużyc. To są tak zwane domy przysłupowe. Bardzo pięknie wyglądają, jak sama nazwa wskazuje. Te słupy są przy domu. To jest taki miks domów w stylu szachulcowym i podcieniowym. Ten element trochę przypomina domy podcieniowe, a ten szachulcowe. Naprawdę świetnie się tutaj prezentują i te wszystkie wioski górnych Łużyc mają w sobie bardzo dużo takiej architektury. Z Gór Łużyckich do innego słynnego z pięknych krajobrazów miejsca w Saksonii przyjechaliśmy widokową drogą poprzez wzgórza tego regionu i miasteczko Stolpen. Piękne, kolorowe miasteczko ze słynnym zamczyskiem na górze. Było to miejsce więzienia hrabiny Kozel, wpływowej kochanki Augusta Mocnego. Po drodze zahaczyliśmy też o Hochstein, miasto również z zamkiem, tym razem wiszącym nad skalnym urwisku. I była to zapowiedź naprawdę najlepszych chwil w Saksonii, czyli zjawiskowo pięknej Doliny Łaby, a przy niej tego chyba najsłynniejszego niemieckiego widoku. Po
punktem kulminacyjnym podczas zwiedzania Saksonii jest Szwajcaria Saksońska. To jest park narodowy z takimi malowniczymi, baśniowymi wręcz formacjami skalnymi. No a w szczególności Bastei, czyli ten oto kamienny most i ruiny zamku twierdzy. I do tego zamku twierdzy, właściwie pozostałości po nim, prowadzi właśnie ten kamienny most. Przyznacie, że robi wrażenie, co? Najfajniejsze jest to, że mamy świadomość, że takie miejsce jest odległe od polskiej granicy o niecałe 2 godziny drogi. Aż trudno sobie wyobrazić, ta górska twierdza funkcjonuje od XIII wieku. W XVI wieku był to jeszcze klasztor, a potem systematycznie przebudowywano, aż przebudowano w jedną z najpotężniejszych twierdz na świecie i chyba jedną z 3 największych w Europie. Ona strzegła bardzo ważnego przesmyku wzdłuż rzeki Łaby, ale widok jest nieziemski, naprawdę niesamowity. Miłośnicy tramwajów pewnie będą zachwyceni, ponieważ tutaj w Bad Schandau jeździ tramwaj, ale nie miejski, tylko wzdłuż granicy Parku Narodowego z kurortu Bad Schandau do wodospadu, do którego chcemy się dostać. Ciekawostka. Szwajcaria Saksońska to fantazyjne formacje skalne, wyrastające nie tylko ponad Łaby, ale i czasami ponad połacie lasu. To też park narodowy. To kilkaset kilometrów szlaków wędrownych, schodków, poręczy, drabin, via ferrat. Trudno zdecydować się, jakie skalne miasto wybrać, jaki punkt widokowy, jaką grotę, jaki wodospad. Jednym z ładniejszych miast w Dolinie Rzeki Łaby jest Pirna, z zabytkowym starym miastem i z taką oto kamienicą, tą, która się znajduje za mną. To jest kamienica Canaletta, ponieważ Canaletto dość często malował tutejsze krajobrazy, a co ciekawe, malował też Warszawę i to niejednokrotnie. Znajduje się przepiękne barokowe założenie ogrodowo-pałacowe Gross Sedlitz. Ono jest częścią szlaku ogrodów, pałaców i zamków w Saksonii. I właśnie ten szlak jest idealny do tego, żeby spędzić tu nawet tydzień. I jeszcze jedna ciekawostka. Tutaj właśnie August Mocny po raz pierwszy zorganizował uroczystość nadania orderu Orła Białego. Większość saksońskich zamków i pałaców zrzeszona jest pod jedną marką, dzięki czemu można na przykład zakupić wspólny żółty bilet. Również dość blisko Pirny, w małej dolince leży Wiesenstein, bajkowy zamek z pięknym francuskim ogrodem. Tutaj kręciliśmy kilka dość istotnych scen do reklamy, którą przygotowujemy dla Saksonii.
A teraz wyobraźcie sobie, że Dolina Łaby to również wino i winnice. Tak, bardzo sprzyjający klimat. Przyjechaliśmy zobaczyć jedną tuż pod Dreznem. Rzut kamieniem od Pilnic znajduje się winnica Klaus Zimmerling. Ona jest przedstawicielką całego pasa tutaj nad Łabą. Co ciekawe, współwłaścicielką, żoną pana właściciela jest Polka. Artystka, rzeźbiarka. Ja chciałam zawsze rzeźbić. Ja studiowałam rzeźbę w Polsce u profesora Kucza. A mój mąż chciał zawsze robić wina, chociaż studiował też zupełnie co innego. Mechanika, ale to nawet nieźle, bo potrafi traktor naprawić na przykład, jak się pracuje, tak jest okej. I tak się złożyło, że każde z nas zostało wierne swojej pasji i wyszło coś takiego, co tutaj teraz mamy. Charakterystyczne kobiece i wodne rzeźby Chodakowskiej są rozchwytywane na całym świecie. Dzień przed nami odwiedzili ją na przykład kupcy z Chile. Ponieważ artystka kocha podróże, tak jak my, przesiedzieliśmy na rozmowach dużo dłużej niż planowaliśmy. Właściwie aż do zachodu słońca. Ulubionym pałacem i parkiem Małgorzaty Chodakowskiej jest nieodległe Pilnic, czyli letnia rezydencja Wettynów. Która to już? W parku znajdują się rośliny z całego świata, a front pałacu ze schodami dotyka rzeki Łaby. Dosłownie dotyka. Ależ to był piękny koniec dnia wtedy. Podróżując Doliną Łaby na pewno dotrzecie do Drezna, a Pilnic to zresztą już jego część. To naprawdę niesamowite miasto zwane Florencją Północy z uwagi na masę zabytków, baroku, rokoko oraz niesamowite zbiory sztuki. Przy czym trzeba mieć świadomość, że ogromna część tego miasta to tak naprawdę rekonstrukcja po bombardowaniach z czasów II wojny światowej, choć bardzo udana. Ponieważ nie chcemy, by nasze vlogi przekraczały 20 minut i z szacunku dla tego pięknego miasta, takie wątki jak co zobaczyć w Dreźnie, co odbudowano, a co nie, jakie skarby kryje w sobie Zwinger, a jakie Zamek Królewski, co warto zobaczyć w okolicy Drezna, zobaczycie w naszym kolejnym vlogu, bo podzieliliśmy wyprawę na dwie części. Także już teraz zapraszamy.